Witam Państwa serdecznie. Dziś chciałbym zaprosić Państwa na geopolityczne studia podyplomowe. Po pierwsze, na czwartą już edycję studiów Geopolityka i Geostrategia. To studia pierwsze tego typu w Polsce, które zyskały ogromną popularność i cieszą się niesłabnącym powodzeniem, studia prowadzone w 100% online, które można podjąć z dowolnego miejsca na ziemi, prowadzone przez kadry mającą bogate doświadczenie. Akademickie, bogate doświadczenie naukowe i dydaktyczne, studia, które niewątpliwie poszerzają horyzonty, które otwierają oczy na wiele procesów, które zachodzą wokół nas, a które często przechodzą w sposób niezauważony. To studia, które pozwalają pogłębić. Wiedzę, umiejętności, poznać literaturę, poznać ludzi. No i niewątpliwie są to studia, które pozwalają także na no, na przykład doprecyzowanie swoich zainteresowań badawczych. To nie tylko studia, które pozwalają lepiej zrozumieć świat, ale to także studia, które tym osobom, które chciałyby się związać z nauką, z karierą akademicką, pozwalają. Na doprecyzowanie swoich pól badawczych, na lepsze rozpoznanie właśnie tego, tych, tych zagadnień, a także na dopracowanie swojego warsztatu w tym zakresie, warsztat, w, tym, w tym wypadku warsztatu Geopolityka. Serdecznie Państwa zachęcam na czwartą edycję studiów Geopolityka i Geostrategia. Wszystkie informacje w tym zakresie znajdziecie Państwo na stronie internetowej podyplomowe.info.pl ukośnik geopolityka, a jeśli nie bę będą tam jakieś, y, jakieś, y, jakieś kwestie, które będą dla Państwa niezrozumiałe, to oczywiście można zawsze napisać do sekretariatu bądź nawet oczywiście można do mnie jako do kierownika tych studiów napisać. Dodam tylko, że studia są prowadzone w 80% w języku polskim, w 20% w języku angielskim, kadra jest międzynarodowa, także zachęcam do podjęcia tego wyzwania. Drugie studia geopolityczne, również studia pierwsze w Polsce, ale które rozpoczynają się dopiero, będzie to pierwsza edycja, to studia na kierunku geoekonomia. Procesy geoekonomiczne towarzyszą nam każdego dnia. Tak jak ekonomia, tak jak gospodarka wpływa na Politykę, tak i geopolityka wpływa na kształt gospodarki światowej i na kwestie globalnych łańcuchów dostaw, i na kształt i charakter handlu międzynarodowego. Te wszystkie procesy się przeplatają. Tych z Państwa, którzy bardziej jesteście zainteresowani kwestiami, kwestiami glo globalnych stosunków gospodarczych, właśnie światowych łańcuchów dostaw, zapraszam na te studia specjalistyczne geoekonomia. Kadra jest również międzynarodowa. Studia jak najbardziej zapewniają zarówno wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne. No i wreszcie studia są również prowadzone w 100% online. Szczegółowe informacje możecie państwo również znaleźć na stronie podyplomowe.info. Studia, podobnie jak geopolityka i geostrategia, ruszają od października 2022 roku. I wreszcie, szanowni Państwo, trzeci kierunek. Trzeci kierunek to geohistoria. To kierunek Skierowany do pasjonatów, do miłośników geografii i historii. To studia adresowane do tych wszystkich z Państwa, którzy chcielibyście spojrzeć na historię no, niejako z lotu ptaka przez pryzmat procesów multisekularnych, o jakich pisał Fernand Brodel. Fernand Brodel pisał o tym, tych cyklach. Długiego trwania i niewątpliwie te studia nastawione na syntezę, wielką syntezę geografii, historii. Na ukazanie historii cywilizacji pozwalają bardzo mocno pogłębić wiedzę w tym obszarze. Studia również prowadzone w 100% online, również z udziałem kadry międzynarodowej i szczegóły również na stronie podyplomowe.info.pl. A gdzie to wszystko się odbywa, szanowni Państwo, i e, kto sygnuje? Te studia sygnuje to Akademia Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego. To uczelnia o bogatej tradycji, która jeszcze do 30 września tego roku funkcjonuje pod starą nazwą Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, ale Ministerstwo Edukacji i Nauki podniosło. Rangę tej uczelni, doceniając zaangażowanie, trud i pracę kadry, pracę naukową, dydaktyczną, i od 1 października będzie to już Akademia Nauk Stosowanych. I oczywiście dyplomy również będą wydawane przez Akademię Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego. Studia geopolityka i geostrategia mają także dodatkowego partnera, i na dyplomie będzie dodatkowy partner obok Akademii Nauk Stosowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim, również Międzynarodowy Uniwersytet Kaukaski w Tbilisi. Nasz gruziński partner również partycypuje tutaj w prowadzeniu tych studiów. Również część kadry jest z Gruzji, więc zachęcam tym bardziej państwa do podjęcia którego, któryś z tych, z tych studiów. Dodam tylko, że absolwenci studiów Geopolityka i Geostrategia, jednej z poprzednich trzech edycji, mają, mają dużą zniżkę, jeśli chodzi o podjęcie kolejnych studiów podyplomowych na naszej uczelni. Serdecznie państwa zachęcam do podjęcia. Geopolitycznych studiów podyplomowych, które dodam tylko, że oczywiście nie wiążą się z uzyskaniem jakichś uprawnień zawodowych, jakich, prawda, w, w, w tym zakresie są to, są to studia przeznaczone dla osób chcących poszerzyć swoje horyzonty intelektualne, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, które są ciekawe świata. I dla takich osób adresujemy, adresujemy tę ofertę dydaktyczną. Serdecznie Państwa zapraszam, a dodam tylko jeszcze, że od września tego roku zaczyna funkcjonować klub absolwenta studiów geopolitycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim. W klubie absolwenta organizowane są gry wojenne i szereg innych integracyjnych takich przedsięwzięć. Także warto się związać tutaj z uczelnią i warto studiować geopolitykę. Do zobaczenia!